O ludzie, to się dzieje. Witajcie, z tej strony Dark Angel i wreszcie po tylu miesiącach męczarni mogę wreszcie nagrywać Life is Strange 2. Ludzie, rozpoczynamy serię z Life is Strange 2. Powiem to szczerze, jarcuję się jak czarodziejka na stosie, ale może trochę uspokoję, bo no, nie mogę za bardzo hałasować. W każdym razie seria z Life is Strange 2 oficjalnie rozpoczyna się. Mam nadzieję, że nic się nie spieprzy, że będę mógł normalnie tę grę nagrać bez żadnych problemów. Ale już bez zbędnego gadania rozpoczynamy nową grę. Spokojnie, wszystkie epizody mam dostępne, więc o kurde, to się wreszcie dzieje. O jacie, tak bardzo chciałem tę grę nagrać i wreszcie mogę to zrobić po tylu miesiącach męczarni, po tylu miesiącach kiepsenia się i z tym, i z tamtym paciewem, i z tym Windowsem 11. Wreszcie mogę nagrać Life is Strange 2, czyli moim zdaniem jest to bezdyskusyjnie najlepsza część Life is Strange razem z Life is Strange Before the Storm. Właściwie tutaj już nawet nie będę myślał o tym, która część jest lepsza, po prostu dla mnie zarówno jedna, jak i druga część Life is Strange jest zajebista. Ponieważ Life is Strange Before the Storm ma najlepsze postacie, Life is Strange 2 z kolei bardziej bym powiedział, że jest tam więcej akcji w Life is Strange 2 i również ta sama historia jest bardziej emocjonalna. I też potrafi bardziej jeszcze wzruszyć. No to jest no, to przez co będą schodzić nasi główni bohaterowie. Też będzie o wiele bardziej emocjonalne niż to, przez co schodziły Chloe i Rachel. No tak jak mówię, najbardziej lubię Chloe i Rachel, bo ich historia jednak tutaj no. No i również ich osobowość sprawiła, że najbardziej je kocham. Ale to się będzie działo w tej grze. To będzie istna bomba. Cię. Za chwilę się dowiemy, jak doszło do tych wydarzeń, które teraz właśnie miały miejsce. Mam tylko nadzieję, że nic się nie spieprzy z grą, że teraz będzie się to normalnie nagrywać, ale na razie jest okej. Jakbyś ktoś zastanawiał, no to niestety seria Splectel Innocent została obserwowana. Jednak stwierdziłem, że nie ma co tej gry nagrywać, bo po prostu no. Za dużo osób do zgryzienia dla mnie. Za duże wymagania ma ta gra, ale Life is Strange 2 tego jak najbardziej nie mogę sobie odmówić. Trochę taka wiadomo, się będzie ścinać, ale myślę, że spokojnie dam radę co nagrać. Najważniejsza jest historia, główni bohaterowie. Wcielamy się w Sona Diaza, który wraz ze swoim bratem będzie przychodził naprawdę mocne akcje, mocne skizy w swojej historii. Taka Max to się może schować, naprawdę. Ta historia w tej grze to jest istne arcydzieło. I to jest prawdziwie emocjonalna historia, a nie jakaś zjebana Max, która nie ma charakteru, jest nudna i wkurzająca. Son jest 1000 razy lepszy bohaterem niż Max. Będzie wiadomo, fani Life is Strange oczywiście twierdzą inaczej i ta gra została znienawidzona przez fanów Life is Strange, dlatego, bo fani Life is Strange to jest bada debili, którzy chcieliby, żeby główne bohaterki to były same Mary Sue i gwizdata dziewczynki, a Sony mają problem, bo Son to nie jest taki gwizdecy, no on jest trochę zbudowany, no i również ona ma osobowość, no i też nie jest dziewczyną, nie jest głupią Max. Oni mają problem z tym, że Maxa ich za nie ma. Ale postać pokroju Max, jako główna bohaterka. Mamy Sona. I Laila. Bardzo zmarnowany potencjał. Ale wiadomo, że Square Enix pod względem damskich postaci oferują zmarnowany potencjał, głupie chłopczyce i gzata dziewczynki. Mieli to z Chloe i Rachel, które akurat wpadły im zajebiście, ale to tylko i wyłącznie jedyne wyjątki. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there. What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Because they're all the same. Too many Oj, people, Sona ma rację. talking loud, everybody's wasted. Popieram. You just described a party. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean.
Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. No właśnie, kto mnie jest, no znaczy jego ojciec, co nie jest David. Ale właśnie, jak o Davidzie mowa, to w piątym epizodzie będzie naprawdę zajebisty easter egg, zajebiste namyzanie do Life is Strange 1 i do Before the Storm i naprawdę nie mogę się już doczekać tego piątego epizodu, ale spokojnie, dojdziemy tam w swoim czasie. No właściwie to jest wiele momentów w tej grze, których się nie mogę doczekać. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up. O, już mamy pierwszego idiota. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Yep. Co on jest o wiele lepszy niż Max. I niech się wali każdy kupi fan Life is Strange, który myśli inaczej. Max jest zjebana. Nienawidzę Max. Jak w jeden to się wkurzałem na Max, tak tutaj będę terpa przyjemność z tego za Gramsonem. Chociaż może przyznać, że jednak adorę i Katrę z Shiro lubię bardziej od Sona, ale on jest też zajebisty. No i tam ma przynajmniej po paznokcie pomalowany jakoś, a nie jak Steph, który nawet tego nie potrafi zrobić. Głupia chłopczyco. Ale odpowiedzieć zamiast DLC jakiś o Lily, to oni zrobili głupie DLC o Steph. Nie no, palić to ja nie będę. Jak tutaj się wybiera? Nie no! Nie chciałem. No co ja zrobiłem? Nie, chciałem kurde wybrać opcję z niepale. Ech. Już zapomniałem, jak się tutaj opcję dialogowe wybiera, sorry. Za to. No już dobra, to jest taki głupi wybór, nie będę cofał. Specjalnie, żeby jej odmówić. Nie lubię palenia, nie popieram palenia i chciałem tutaj odmówić jej, ale. Zapomniałem, jak się tutaj wybiera opcje dialogowe. No raz tą grę grałem. No ale to już trochę czasu minęło. Nie no, działa okej ta gra. Odcinki z tej gry myślę, że takie będą 40-minutowe, 30-minutowe. Nie będę za bardzo salał. No i teraz możecie się spodziewać tego, że to będzie długa seria, ponieważ Life is Strange 2 ze wszystkich części Life is Strange jest najdłuższa. What else do we need? Jezu, ale jak ja się jaram tym, że ja to mogę dopiero się nagrać. No ta gra jest zajebista. Ja pierdzielę. Zupełnie inne wrażenia niż Trucoros, które jest zjebane. Na Trucoros przeklinałem, tak tutaj się będę jedynie zachwycał tą grą. No przecież nie no, też się będę wkurzał, bo postacie w tej grze niektóre są zjebane. No ale to już oczywiście jest standard, jeśli chodzi o Life is Strange. Że postacie drugoplanowe są zjebane. Ale ogólnie będę tutaj czerpał przyjemność, jeśli chodzi o tą grę. Tak samo jak czerpałem przyjemność z grania w Life is Strange Before the Storm. Na razie zaczynać tak spokojnie, luźno, ale spokojnie. 40 minut i gra się rozkręci. Ten pierwszy odcinek będzie taki spokojny, ale później już będzie sama akcja. Sama akcja, same emocje, to co tutaj Son będzie przezywał, to... Max nie ma prawa przy Sonie twierdzić, że ma ciężko. Oj nie, a już tym bardziej Alex. Dobra, kurde, muszę ogarnąć, jak tutaj się te opcje Okej, myszką mam zasuwać. Dobra, wybiorę to. To jest chyba taki sarkazm tutaj, Zygust. Nie mówię tego poważnie. Lara jest okej. Okay. Szkoda tylko, że zamordowali jej potencjał, bo mogła być lepszą postacią. Prawda, zanim by się ktoś zapytał, a Drakenzy, co mu się nie cofia z tego, że znam krótkie włosy, bo już na to mogę przymknąć oko akurat w tej, kwestii. Jest okej, okay, jako tako ta Layla. Tylko tak jak mówię, szkoda, że jej potencjał zmarnowali. A możemy coś po meksykańsku powiedzieć? Dobra, to. Chociaż kurde, zważając na to, co się będzie później działo w grze, to chyba nie do końca będą przyjaciółmi na zawsze. Coś się stanie złego. No właśnie, co Livia chodzi na to, że to jest jego przyjaciółka. Z którą ma jakoś tam relację, ale Square Enix postanowili, że wyjebią ją później z gry, na całą grę właściwie ją wyjebią.
I nie będzie już ona w ogóle istota później. No ale to z czego innego się ma spodziewać po Square Enix, którzy lubią, oni uwielbiają rujnować przyjaźnie. Wystarczy spojrzeć na Chloe i Rachel. Takie z nich fajne były dziewczyny, a oczywiście Square Enix musieli uśmiercić Rachel. I zmusili Chloe do bycia z Max, która jest za dziecką z Mią. Tak. Bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need... Dobra, ale czyli faktycznie, no to jest jego przyjaciółka, ta Layla właśnie. Really? Hey! No fair! Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go, get ready for a party and stuff, so... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week, or your poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me. Come on, Judge. Shh. Let him decide. Judge, the verdict, please. Dobra, kurde. Będziemy dobrym bratem. Przynajmniej się postaramy, będzie dobrym bratem. Daniel is innocent. And so the jury gives him the Choco Crisp. Oh yeah. I win. Okay. Back to work. I hear an engine calling my name. And you better play nice together. Like you always do. Hey, I have to go to work in my room too. Yeah? Don't hurry back. Zamiast spróbujemy być dobrym bratem, to będzie bardzo istotne w tej grze. Bo właśnie tutaj to, co mi się podoba w tej grze, to właśnie to, że on będzie miał swoją rację z Danielem i to będzie tak zajebiste. I my też będziemy mieli faktycznie wpływ na to, jak ta relacja między nimi będzie przebiegać. Lapistrenc 2 to jest jedyna część Lapistrenc, gdzie faktycznie nasze wybory mają sens, gdzie faktycznie nasze wybory się liczą. I dlatego uwielbiam to coś Lapistrenc. Nie mogę uwierzyć w to, że wypuścili Lapistrenc 2, gdzie faktycznie nasze wybory miały ogromne znaczenie, a następnie to zapspacili w Trykoros. Gdzie nasze wybory nie mamy żadnego znaczenia. Ale okej, tutaj właśnie mogę sobie sprawdzić, co muszę zrobić. Dobra. Exit. No bo całkowicie rodzaj zimy tutaj, musimy się przygotować na tą imprezę. Dad hates sushi. But he orders it anyway, I swoją drogą, głupi fani Lapistrenc, jak to fani Lapistrenc, narzekali na to, że w Lapistrenc 2 jest zjebany, słaby voice acting, a to bardzo interesujące, bo z mojego punktu widzenia Lapistrenc 2 ma bardzo dobry voice acting, a to z kolei wasze kochane Trukorys ma spierdolny voice acting i w sumie Lapistrenc 1 też nie miało najlepszego voice actingu. Chloe by z nim miała dobrze, ale Max to jest jeden wielki cringe, i tak samo Kaidy z cringe'em i te inne postaci głupie. No ale to wiecie, najlepiej spierdalać się na najlepsze ten Lapistrenc. To są cali fani Lapistrenc. I to tylko dlatego, bo w tej grze nie ma ich zjebanej Max. Właśnie dlatego ta gra jest zajebista, bo tu nie ma Max. Jebać Max. Nienawidzę jej. Naprawdę, jak chcieli stworzyć fajną dziewczynę, która jest dobroczynna, lubi ludziom pomagać i ma faktycznie taką osobowość do lubienia, to trzeba było w takim spadku dać jej inny charakter. No ale oczywiście Square Enix wiedzieli lepiej. Dobra, bo za nie będę się wszystkiemu przyglądał, bo chciałbym dotrzeć do takiego momentu jeszcze w tej grze, który bardzo nam fabułę rozwinie. Chciałbym ogólnie w tym odcinku zakończyć ten tutaj prolog, który mamy. Dobra, look. Nie będziemy pić piwa. Muszę brać piwo? Nie chcę piwa brać. Ale chyba będę musiał, tak mi się wydaje.
No chyba muszę to zrobić, chyba muszę wziąć piwo. Nie wiem. Już nie pamiętam, czy muszę, czy nie. Co to jednak nie jest piwo? Może nie jest, kurde, już nie wiem. Wydawało mi się, że jest. Tak, no na początku mamy tutaj akcję, że sąd cię podkochuje w jakiejś tam dziewczynie, której oczywiście nie zobaczymy nigdy w grze. Więc może to i lepiej, bo teraz by to była jakaś głupia zjebana piara, która by mnie tylko i w oczy wkurzała. Znając Square Enix. Bo to są cali oni. Wspominam ich, jedyne dobre postacie damskie to co Chloe i Rachel. Dobra, weźmy to. No tutaj ogólnie rozumiem, że trzeba jakieś jedzenie zgarnąć. Ja tą grę raz grałem, już od razu mówię, że raz tą grę grałem. No Daniela może mi iść. Okej. Dobra. Chyba nie chcę. Jej odpisać. Hey Jen, what's up? Oh, try again, loser. Hey, you look totally hot. Oh my god, stop. No właśnie, lepiej przestań. A sam stary sobie zdaje sprawę z tego, że to jest krydzowate, a nie jak mask, która robiła durne, głupie popisy i myślała, że jest śmieszna. Hey Jen, do you wanna hang out sometime? Not bad. Remember, don't be too thirsty. Dobra, pójdziemy sobie, no może najpierw do Daniela. Aha, zamknął się, okej. No to idziemy do siebie w takim razie. Chyba, a zaraz. Może pójdziemy do ojca najpierw jeszcze. Dobra, mamy zadanie domowe. Nie będę może wszystkiego sprawdzał, bo naprawdę chciałbym skończyć ten prolog, który teraz mamy. Więc sorki za to. Ale właśnie, tutaj chyba mogę do ojca iść jeszcze, pogadać z nim. W tym odcinku jeszcze będzie spokojnie. No to jest rower ich matki, której ich zostawiła. Są tutaj ta ma dosyć ciężką, rodzinną historię. Matka zostawiła go, Daniela, no i ojca również, a swojego męża. Yeah, yeah. Don't get too excited, kid. You're making me nervous. Dobra, spokojnie tam. Since you're creeping around up there, can you pass me the wrench in the top red drawer over there? Sure. Okay. Can do. Dobra, żebym ja teraz wiedział, które to jest. No ale tu nie mogę nic zrobić. Co mam z nim pogadać jeszcze? To nic nie mogę wybrać. A, okej, okay, chyba w sprawdzie mam poszukać. No to co? Może tutaj teraz będę mógł poszukać. Ja i tak nie będę wiedział, które to. Ja się na tym nie znam w ogóle.
Sam came by the garage today. Told me to tell you hi for him. Nie wiem, który to jest. Well, you know, old bosses like us don't know the way you do. Remind me never to get old. Hey. Hey, I got it. I think. Chyba to nie jest to. Wrong size. I need a 16 millimeter. Aha. Czyli to, ale większy rozmiar chcę. Większy rozmiar. Gdzie ja mówię, co z tym większy rozmiar teraz? Kurde, nie za bardzo wiem, który to jest większy rozmiar. Hey, did you get your English midterm back? Yeah. I got a B. B? But here you go. Znowu za małe pewnie. Nearly. But this is a midget one. I need his big brother. O ja się. No co, będę teraz spierał do skutku w takim razie najwyraźniej. No okej. Okay. Tak jak mówiłem, zostacie spokojnie, ale to się za chwilę skończy ten spokój. Zaraz to się na kacie obserwia. Hey, I got it. I think. No chyba nie. Should have a flex head. I can't reach that bolt otherwise. Okay, hey, forget it. I'll do it with this one right here. It'll probably work. No sorki, nie znam się na tym. Never mind enough of this. I'm done. Hey, quick tip, my son. Go Google wrenches and see what you can learn. Yeah, sure. I know it's not your thing, but you gotta learn a trade. Art, athletics, engineering, I don't care. As long as you put your heart into it. I'm trying. I just don't know what direction to go. You're only 16 years old. You've got time to figure it out. Trust me. No widzicie, są masa 16 lat, nie? A Max, która ma 18 lat, zyła sobie dość skromnie, fajnie zyła sobie. A gdy była w wieku Sona, to się bawiła w Seattle. Smata, gej, nienawidzę. Ale dobra, uspokoić trochę, bo już tam były na mnie skargi z zabarację drę. Więc sorki za to. Też wiem, że wy pewnie uważacie się za bardzo drę, więc sorry. Staram się być mniej emocjonalny. I się właśnie nie skupiłem na tym, co on powiedział. Come on. It's wicked. I'm just not used to driving. You better get used to it, or you'll be taking your date to prom on the number 30 bus. Like I'm going on tons of dates. Not when Daniel's cock-blocking me the whole time. Ja sam mam 21 lat i nie mam samochodu i mi z tym dobrze. Cock-blocking is. He looks up to you, Jean. Try and help him. It's what family is for. Things are kind of scary out there in this country right now. I rodzice za obydwoje, Son i Amicia, nie mieli za bardzo dobrego kontaktu ze swoim rodzeństwem, ale historia, która ich tutaj... Znaczy, historia, którą przeżywali w GZ, naprawdę sprawiła, że zbliżyli się do siebie. A Micia się zbliżyła do Hugo, Son do Daniela. No prawdopodobnie. Do tego dojdzie właśnie. Więc może mu powiem prawdę. Zresztą ma nam pieniędzy z tego powodu nie da. We'll be partying at a house and nobody's driving home. I swear. Well, everybody's got to get home somehow. But yeah, you and Lila better not get in any car with somebody who can't walk straight. No dobra, dam na pieniądze. Really? Yeah. Why not? You did a good job on the lot. Plus, I appreciate that you didn't lie to me. Thanks, Dad. Okej, okay, czyli warto było mu powiedzieć prawdę. No widzicie, warto mówić prawdę. Chociaż nie podoba mi się to, że oni teraz tak w taki sposób imprezują, no ale Sonowi to się to za bardzo nie podoba. When you were my age, did you party a lot? Sorry. What happens in Mexico stays in Mexico. Now get out of here before I change my mind about that cash. And keep an eye on Daniel while you're home. Would you? All right. Thanks, Dad. Hey, hey, hey! Not so fast, Shawnee boy.
Don't you think your papito deserves a hug? Dobra. Okay, have fun. Co on będzie załował, jeśli go nie wstuli? Ale chyba by za to, co powiedziałem, odnośnie tego, co się zaraz stanie. Hijo. Hijo to jest son po meksykańsku, chyba. Nie, raczej tak. Dobra, to sprawę z ojcem załatwiliśmy, a teraz idziemy do siebie, bo już chyba mamy wszystko. Już o nicem chyba nie zapomniałem, mam nadzieję. No i pogadamy sobie z Lailą. Jezu, ale naprawdę zupełnie o wiele lepiej mi się gra teraz. Nawet jeśli są takie małe ściny, to i tak o wiele lepiej mi się w to gra. Okej, jakiś harf. O wiele lepiej mi się w to gra niż w Rapid Trans 1. Bo faktycznie ja czuję sympatię do głównego bohatera, a nie jak w Rapid Trans 1 gdzieś wkurzałem bez przerwy na Max. No nienawidzę Max, bo ja w ogóle... Zacznijmy w ogóle od tego, że ja nienawidzę takich dziewczyn jak Max strasznie. Nienawidzę charakteru takich dziewczyn. Już tu nie chodzi tylko o to, że ona wygląda, że jest bzydka. To jest akurat najmniej jest problem. Ja nienawidzę charakteru jej. Okay. Don't be a stalker, Sean. Man, oh my god. The internet was a mistake. Jakieś dziwne strony. Co my tam mamy? Są Diaz Postel. No. Dobra, jakieś tam zdjęcia. No jeszcze widzę, kurde. No jeszcze Lala nie dzwoni. Coś chyba jeszcze bym chciał zrobić właśnie. Okej, wiemy z początek tej gry. Nie, to będzie bardzo ciekawe, ale spokojnie to się za chwilę rozwinie. Za chwilę się rozkręci akcja, możecie być tego pewni. Mogę wam to zagwarantować, za chwilę się akcja rozkręci. Tylko jeszcze, kurde, właśnie muszę jakąś fabułę do obsadu pociągnąć, a nie wiem za bardzo co zrobić. Może do Daniela pójdę teraz. Dude, come on, open up. Because... Pozwoli ci zjeść czekoladkę, więc bądź tam niemiły. Thanks for giving me the choco crisp. That's what big brothers are for. Sometimes. What's with the scissors? Can't tell you. It's a big secret. So don't come in. Okay, fine. Don't tell me. After all, I'm only your big brother. Who looks after you and takes care of you. Stop it. All I can say is... Watch out for my costume in 3 days. This Halloween is gonna be awesome. Jak oni to jakieś Halloween będą obchodzić? Więc to się dzieje gdzieś w okolicy Halloween, obecnie ta akcja. Ta z gry. I bet Lila would let me go. She's way nicer to me than you. Did she ask about me? Dobra, zażartujmy sobie tutaj z nim. Yes, she wants to be married. Shut up. And I don't even care if I can't go. Because I have secret stuff to do. Alone. No i tak pójdzie pewnie. Of course you do. Znaczy... Daniel's always up to something. Wonder what's next. No może nie do końca pójdzie. Dobra, bo już za dużo mówię w sumie. Na temat fabuły. Nie będę wam aż tak sparował. Chyba, że ktoś faktycznie ma zło. U mnie jakimś cudem oglądać Rapid Trans 2 pierwszy raz. Dobra, i co ja teraz zrobię? Co mi to jest zostało? Find a blanket. Aha. Kurde. A gdzie ja znajdę... Blanket. Nie, blanket to jest kocki? Chyba? Nie, nie wiem. Ja taki dobry z angielskiego niby.
O, ja cię będę cię kradził, kuku i sykał pewnie. Dobra, ale już wiem, znam sobie, sobie trochę grę podgłośnić, bo jest za cicho, myślałem, że tak będzie okej, ale nie do końca. Trochę bym grę musiał podgłośnić jednak, ale to już na następny odcinek. Kurde, nie, nie! Nie chciałem tego wybierać. Kurde, i teraz nie wiem, do Daniela już nie pójdę, u ojca byłem. Czegoś mi, kurde, brakuje, może w pokoju Suna to jest. Nie bać to. Chyba nie muszę tego robić. No tutaj jest sobie, że mogę... Może tutaj będzie. Nie, no nie. No bo co, no to już wzięliśmy. Kurde, nie, w tym pokoju gdzieś będzie coś do wzięcia. Open, bo jest tutaj. Będzie to, czego potrzebujemy. Move. Okej, okay, chyba mamy to wszystko. Dobra, chyba mam wszystko. Dad wants me to keep this junk as backup. Right. Kurde, teraz mam wszystko, czy nie mam wszystko? No to już wiedziałem. Dobra, muzyka już się skończyła. Kurde, no czegoś mi brakuje, tak... Coś czuję, czegoś mi brakuje jeszcze. Sorry, Lila. I'm just not a selfies kind of guy. Czegoś mi brakuje, a nie wiem, czego mi brakuje. Dobra, może jednak nie będę tego wciskał. Dobra, sprawdzę. Czy to wszystko, czy nie? Ale chyba nie. No nie. To nie wszystko. No to kurde, bo wszystko sprawdziłem. Może w garażu jest coś, jest to, co muszę wziąć. Jest! Bierzemy to. Dobra, mamy wszystko. No to teraz się skójcie, bo teraz się będzie działo. Zaraz się sielanka skończy. To już tyle mogę powiedzieć. Zaraz się skończy sielanka i zacznie się akcja. Nie wiem, jak długo nagrywam. Ale mam nadzieję, że się wyrobię. Dobra, no teraz muszę się skontaktować z Lailą. Z Lailą. Podobno ma imiona, sorry, będę mylił Lailę z Lailą. Z tą Lailą z Wings. Która jest fajna, lubię Lailę. Z Lailę. Tą Lailę może też bym polubił. Gdyby tylko twórcy nie zamordowali jej potencjału, który miała. No ale to za Square Enix w końcu. Square Enix i mordowanie potencjału postaci, to jest typowe u nich. Same potencjał RC też zamordowali, też mogła jeszcze większą rolę odegrać. W ogóle mogła żyć przynajmniej. Ale oczywiście musieli ją uśmiercić, no bo Max ma zniejsze, Max lepsze, Max fajna. Nienawidzę Max. Ulala. Okay, serious talk. What are you gonna say to Jen tonight? Well, I don't know. Played cool. Ten to jest dobry, dziewczyna pyta o radę, jak zarywać do innej dziewczyny. Oh my god. You did rehearse your moves for tonight. You're totally into her. So what?
I don't have any game. These are uncharted territories for me. You're super cute. Just be yourself. That's why she's into you. Sean, I'm done, look. I made zombie blood. It's corn syrup and food coloring. Hey. Hi, Lila. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Yeah, I know. Daniel jakby do niej zarywał. Chłopie, ona nie jest w twoim wieku. What's your problem? But... I wanna see zombie blood if you don't. Sorry. I'll make it up to him. He knows I can be a dick. Serio mogę Lailę... Nie, dobrze, Lailę narysować, serio mogę. Widać, że oni tutaj bardziej śpują Sona z Lailą, ale ten się podkokuje w jakiejś zeni, której nawet nie zobaczymy. Don't jinx me. Jinx? Ja chyba muszę to zrobić, tak mi się wydaje. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. When do you see that drawing? This might be my masterpiece. Well, yeah. It's my portrait. Gdzie wiecie, że rozpoznała. Oh shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? On her wall. Dobra, chyba co? Okej, Daniel już coś kombinuje. I zaraz się zacnie akcja i problemy się zacną. To jest chyba, nie licząc Chloe i Rachel, najlepiej wykreowana postać damska przez Square Enix. Szkoda tylko, że to jest z racji tego kostium. Nie no, to jest tego kostium. A nie raczej. I szkoda, że jej nigdy nie zobaczymy. Ale oczywiście, trzeba wypuścić głupie DLC na temat Steph, co nie? Square Enix. Trzeba ze Steph zrobić trzy gry, w której ona się pojawia. Teraz głupia postać, nienawidzę jej. Hold on, okay? Something's going on outside. No i się zacyna. Sam, to jest ostatni raz, kiedy widzisz Lailę. Teraz się zacną problemy. Zacyna się, kurwa. Hey! Don't ever touch my brother. You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt. Look. Brett, to jest ten śmieć. Oh yeah, go hide in your dad's garage. Pussies. You think you own the block? Dobra, i teraz to, co kocham w tej grze, czyli wybory. Uwielbiam wybory w tej grze. Ponieważ wybory w tej grze są zajebiste. Dlaczego? Ponieważ w tej grze faktycznie nasze wybory mają znaczenie. I to, co robimy w tej grze, faktycznie wpływa na to, jaki będzie Sony, jaki będzie Daniel. I to jest zajebiste. To jest zajebiste w tej grze, uwielbiam to w tej grze. Właśnie to jest ta część Life is Strange, gdzie nasze wybory mają największe znaczenie. Ja tutaj nie zamierzam się pieprzyć, zamierzam być z wrolem jako Son, ale moim zdaniem tutaj bycie z wrolem jest najlepszą możliwą ścieżką w tej grze, ponieważ bycie dobrym zwycanie się nie opłaca, ponieważ ludzie w tej grze to gnidy. I ja też zamierzam być gnidą dla ludzi, skoro oni są gnidami dla mnie. Dude, step back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again. Or what? You gonna get your daddy? Hey, asshole. I don't know what to protect me from you. Złota się złapał mi na dziecko. Oh yeah, motherfucker? Then go back to your own country. Rasista. Sean, you hit him. Get inside. Zasłużył sobie na to. You're dead meat, bitch. Psychol. Whole fucking family are going to jail. Losers. Psychol, ja pierdzielę. Daniel, get over here. I co, on niby go zabił, no nie bądźcie śmieszni. Obsylat kolejny psychol. Zaraz zobaczycie, co ten pojeb zrobi. Za co, niby Son go zabił? No nie bądźcie śmieszni. Policja jest powalona w tej grze. Oh no. Sean, what's happening? Dad, we
didn't do Sean, anything. Sean, be quiet. I swear. Officer, shut up. I'm sorry, Dad. Daddy, be quiet. You want to go home? They're good kids, Officer. Don't move. I'm sure they didn't do anything. I said don't move. Nothing. We didn't Daniel, do anything. It's going to be all right. On the ground. Psychol. I tylko tyle mam do powiedzenia. Ale dowiedzieliśmy się, jak doszło do tych wydarzeń na początku. I ta muzyka, ja pierdolę. Widzę tą scenę chyba czwarty raz i do tej pory jestem wzruszony. A teraz on już chyba na pewno nie żyje, ale zasłużył sobie na to. Tak to jest, gdy pojeby wstępują do policji na taką liczbę, bo pierdolony ja pierdolę, postrzelił człowieka, zabił człowieka bez żadnego powodu. I tutaj Daniel użył swoich mocy, które właśnie no, odkrył Zema. No właśnie będzie miał takie moce lewitacyjne. Lina z Rorok byłaby dumna. Gra będzie polegała na tym, że jako Sean i Daniel będziemy uciekać przed policją, która będzie chciała nas wsadzić do więzienia za to, że rzekomo zabiliśmy tego policjanta, gdy tak naprawdę no, to on był zły, tak? To on postrzelił ich ojca, to on zabił ich ojca. No i tutaj Sean i Daniel będą jak najbardziej ofiarami. No ale... Chyba tak policji i innych ludzi będą z rolami, tak? Co? Na naszych wyborach. I najlepsze jest to, że akurat w tym spadku to jest prawda. Naprawdę, w tym spadku to jest prawda. I faktycznie tutaj nasze wybory mają znaczenie. A nie jak w innych sędziach Lavi Stres. Nawet Before the Storm, jeśli mam być serio, te wybory za bardzo nie miały znaczenia. Ja jedynie dokonywałem takich, a nie innych wyborów dlatego, bo tam, no, oberwałbyś trochę Chloe tyle i nie chciałem zabić Chloe, oberwałem mimo wszystko, ale... Tak to i tak nasze wybory nie miały znaczenia. No chociażby ta sytuacja z Davidem, gdzie to niby się z nim pogodziliśmy, a w Lavi Stres 1 no, on i tak jest gnojem wobec Chloe. I cała wasza historia będzie polegała na tym, że nasi bracia są na wygnaniu. Będą chcieli uciec w jakieś bezpieczne miejsce i to jest o wiele bardziej zajebiste niż jakaś zjebana Max, która ma sobie fajne życie, ma swój pokój w internacie, tacy no... Nie, no dobra, w internacie chyba to był internat. Ma swój pokój w internacie, normalnie chodzi do szkoły, jest nudną dziewczynką, która jest wkurwiająca z charakteru. My back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just knock it off. I hate it when you act like this. This is how people camp in the woods. It's not like being at home or... Daniel nie wie o tym, że ojciec nie żyje. This is a real adventure, right? Sąd tutaj go niby zabrał na przygodę. A tak naprawdę no nie muszą uciekać. Bo policja chce ich dorwać. W ogóle to jest dla mnie pojebane, żeby policja ścigała dziecko i nastolatka, na którego co tam zadek za bardzo dowodów nie mają. W ogóle mają w dupę to, że zatem policja był pojebany. I just wish I was back in my room. I know. Hey, at least we don't have to go to school on Monday.
right? Yeah. Look. Tam, jakieś podniecenie dla niego. When they find out how far you walk. Really? Muzyka w tej grze to jest istne arcydzieło. Dad would be too. Do you think we walk like maybe 100 miles? Probably 200. Feels like it. Ooh, awesome pass. Lubię ich grać, naprawdę. No i gracia też się czasem rozwinie w trakcie gry. Dude, będą się bawić w wilki. Daniel ma z mocy najlepszy księżniczki, bo realisto. Masz z tego być dumny. Właśnie to jest różnica, że w tej grze lubię obydwie postacie. To jest znowu historia o dwóch postaciach i tym razem lubię obydwie postacie, gdy w Love Interest lubiłem jedynie Chloe, a Max nienawidzę. Właśnie oczywiście mogę powiedzieć, że to jest krizowate. Moim zdaniem nie za bardzo. Zachowują się jak tacy bracia. Max jest naprawdę krizowata i wkurwiająca. Love is Strange 2. Zajebista gra. Epizod pierwszy. Drogi. To jest zajebista Love is Strange, a nie to zjebane trkoros, ludzie litości. Tutaj oni będą podróżować, będą zwiedzać, będą eksplorować różne części miasta, różne lasy będą eksplorować, po pustyni też będą chodzić, będziemy naprawdę zwiedzać mnóstwo świetnych miejscówek, a nie jak w Trukoros, gdzie jesteśmy utknięci w jednym głupim, nudnym miastecku i mamy bandę głupich postaci, z którymi możemy porozmawiać o jakichś tam głupich tematach, które nas w ogóle nie interesują. To będzie prawdziwa, zajebista przygoda, bo co będzie również tragiczna i emocjonalna, ale no dochodzi, żeby to było emocjonalne i żeby to też nas chwyciło za serce, a mnie to zdecydowanie chwyciło za serce. O wiele bardziej niż Love is Strange 1. Choć fakt faktem, no Chloe najlepsza, najbardziej zajebista, najpiękniejsza. No dobra, najpiękniejsza to może nie. Ale jest na pewno najlepsza. No ale Sony i Daniel również uwielbiam. W sumie Adore i Katry widzę jako takie trochę damskie wersje Sony i Daniela, bo to jest naprawdę mnie ich historia wzruszyła. W Shiza. Sierota to jest naprawdę arcydzieło i polecam wam obejrzeć. I co z tego jest ta bajka? Nawet bym Shire w sumie do końca bajką nie nazwał, bo to co się tam dzieje to jest spokojnie na miarę jakiegoś serialu, a nie bajki. Okej, wiedzę, że jak się wcytuje nowa scena, to są takie trochę minisiny, no ale to nie jest jakiś wielki problem. Gracia, okej. Okay. Również w planach mam już niebawem zamiar nagrać Batman Unlimited. No i teraz czasem wrócę do Wiedźmina 2, gdy już skończę Wiedźmina 1 i dojdziemy do momentu, gdzie ostatnio z Wiedźmina 2 zakończyłem. Dude, stop. You know what? You're not allowed to say that ever again. Yes, sir. You'll be the first one to know when we get there, okay? I'm tired and hungry too. Ech, mam tylko nadzieję, że nic mi się zagrań mi nie zepsuło. Ale okej. Okay. To będzie zapis? Jest zapis. Okej, okay, mamy zapis, więc w tym momencie sobie zakończymy pierwszy odcinek z Love is Strange 2. Gra jest naprawdę zajebista. I teraz naprawdę rozpoczyna się prawdziwa akcja, przygoda. To się tutaj będzie działo. Relacja między Sonem i Danielem. To będzie czyste arcydzieło. Max się z tym chowa, bo Max to jest zjebana. Nienawidzę Max, jak już niejednokrotnie mówiłem. Zapraszam was zjazda na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że nic mi się nie zepsuje i że dokończę tę serię. Bo naprawdę to jest gra, którą chcę nagrać. Chcę przejść i naprawdę ja już po prostu nie mogę doczekać kolejnych scen w tej grze. Ponieważ grając w to, mimo tego zeznałem fabułę, to i tak grając w to pierwszy raz, czułem te emocje, czułem to wzruszenie. Naprawdę ta historia mnie wzruszyła i jestem pewny, że ta historia wzruszy mnie po raz kolejny. Gdy będę ją tutaj wschodził z wami na nagraniu. Ale okej, okay. Na chwilę obecną to będzie na tyle. Na razie. Kurde, nie wiedzę w to. Wreszcie mogę tę grę nagrywać.